oczy cel. Jest w kalendarzu taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Was, dzień Waszego zasłużonego święta. Dlatego właśnie dziś pragniemy złożyć Wam, naszym nauczycielom, najserdeczniejsze życzenia i podziękować za to wszystko, co dla nas zrobiliście. Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, aby przypomnieć o roli tych wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi. Są przewodnikami, ujawniają pasje, odkrywają talenty, pomagają poznawać świat, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań, są współautorami uczniowskich sukcesów. Dlatego przypomnijmy sobie historię oświaty w Polsce i rolę nauczycieli na przestrzeni wieków. Przełomem w rozwoju oświaty i nauki w Polsce był rok 1364, kiedy to król Polski, Kazimierz Wielki, założył Uniwersytet w Krakowie. Okres średniowieczny. Do najwcześniejszych form zorganizowanej oświaty na ziemiach polskich zaliczyć można tworzone w XI i XII wieku szkoły katedralne przy siedzibach biskupich oraz szkoły kolegiackie. W 1364 roku król Kazimierz III Wielki założył uniwersytet w Krakowie, wzorowany na uniwersytetach w Padowie i Bolonii. Uczelnię tę odnowił w 1400 roku król Władysław II Jagiełło, rozwijając ją w kierunku rozwiązań przyjętych na Uniwersytecie Paryskim. Okres średniowieczny. W 1364 roku Kazimierz Wielki założył wyższą uczelnię, późniejszy Uniwersytet Jagielloński. Dzięki Kazimierzowi wzrosła pozycja Polski w Europie. Władysław Jagiełło zrozumiał znaczenie oświaty, docenił społeczną rolę nauki i kultury. Dzięki jego inicjatywie w 1400 roku została odnowiona Akademia Krakowska, najstarsza polska uczelnia wyższa, której zawdzięczamy wykształcenie wielu znakomitych uczonych. Królowa Jadwiga przeznaczyła na reaktywację Akademii Krakowskiej wszystkie swoje klejnoty, ale zasługą Władysława Jagiełły była realizacja tego dzieła. Nazwa uczelni, Uniwersytet Jagielloński, stosowana jest do dziś. W atmosferze renesansu wzrosła liczba wysyłanej młodzieży polskiej na studia za granicę. W 1519 roku biskup Jan Lubrański założył gimnazjum akademickie w Poznaniu. Powstały także szkoły protestanckie. Poważne dokonania oświatowe mieli bracia polscy zwani też Arianami. Wśród nich wyróżniał się Wojciech z Kalisza, rektor gimnazjum ariańskiego w Lubatowie oraz współtwórca Akademii Krakowskiej. Biskup Jan Lubrański żył w latach 1456 do 1520. Dzięki swoim rozległym zainteresowaniom humanistycznym podejmował szereg inicjatyw, które przyczyniły się do rozwoju kultury i nauki, zwłaszcza w Wielkopolsce. Założył w 1518 roku Akademię Poznańską. Okres kontrreformacji. Zaistnienie szkolnictwa protestanckiego spowodowało w XIV wieku rozwój katolickiego szkolnictwa parafialnego. Wiele nowych placówek oświatowych Kościoła katolickiego utworzyli wprowadzeni w 1564 roku do Polski jezuici. Stali się oni głównymi organizatorami szkół w kraju. Tworzyli kolegia jezuickie, spośród których dwa w Wilnie i Lwowie stały się podstawą nowych uniwersytetów, utworzonej w 1579 przez króla Stefana Batorego Akademii Wieleńskiej i założonej w 1661 roku przez króla Jana II Kazimierza Akademia Lwowska. Okres kontrreformacji. 1 kwietnia 1579 roku król Polski Stefan Batory założył Uniwersytet Wileński.
to trzeci najstarszy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej, obojga narodów i jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i Północnej. Oficjalnym językiem wykładowym tej uczelni była łacina, zaś wykładowcami byli uczeni pochodzących z różnych części Europy. Okres oświecenia. Kluczową postacią dla rozwoju szkolnictwa polskiego w XVIII wieku był PR Stanisław Konarski. W założonym przez siebie w 1740 roku w Warszawie Collegium Nobilium wdrożył nowy program nauczania. Filozofia nowożytna, języki nowożytne, przyrodoznawstwo, reformowana łacina, język polski, w którym duży nacisk kładł na wychowanie obywatelskie. Okres oświecenia. Stanisław Konarski rozwijał działalność publicystyczną i dyplomatyczną. W swoich reformach skupił się głównie na szkolnictwie. Pod jego okiem zostały opracowane tak zwane ustawy szkolne, które w późniejszych latach były kanwą dla wielu reformatorów. Okres zaborów. W zaborze rosyjskim początkowo Polacy posiadali znaczne swobody oświatowe. Na przełomie XVIII i XIX wieku kluczowym ośrodkiem edukacyjnym na tym obszarze był Uniwersytet Wieleński. Sprawami oświaty w Księstwie Warszawskim zarządzała utworzona w 1807 roku Izba Edukacyjna. Okres zaborów. Książę Adam Czartoryski w wieku 34 lat został mianowany komendantem szkoły rycerskiej. Ochoczo zabrał się za zarządzanie, szybko tworząc wyjątkową placówkę. Namówił do pracy w szkole kilku wybitnych nauczycieli i zorganizował korpus oficerski. Stworzył system nauczania pozwalający w nowoczesny sposób kształcić młodzież szlachecką, aby jak najlepiej przygotować ją do podejmowania służby wojskowej lub wykonywania zadań publicznych. Okres II Rzeczpospolitej. W odrodzonym po I wojnie światowej państwie polskim w grudniu 1918 roku utworzono Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Na jego czele stanął Ksawery Praus. Do 1922 roku trwał w skali całego kraju proces ujednolicenia systemu szkolnego. Jego elementami miały być jednolita i bezpłatna szkoła powszechna, 7-letni obowiązek szkolny. Do najbardziej znanych i zasłużonych pedagogów okresu międzywojennego należą Marian Falski, Maria Grzegorzewska, Janusz Korczak. Okres II Rzeczypospolitej. Ksawery Franciszek Praus w latach 1918-1919 minister oświaty w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. Współautor systemu szkolnictwa nazywanego programem Prausa, zakładającego tworzenie szkół ze świeckim nauczycielstwem i nauką religii dostosowaną do wyznania zdeklarowanego przez rodziców uczniów. Okres II Wojny Światowej. Na terenach przyłączonych po 1 września 1939 roku do terytorium III Rzeszy całkowicie zlikwidowano polskie szkolnictwo. Nauczyciele i wykładowcy tych placówek zostali wysiedleni do Generalnego Gubernatorstwa lub uwięzieni. Okres II wojny światowej. W grudniu 1939 roku powstała tajna organizacja nauczycielska pod przewodnictwem Czesława Wycecha. Skupiała ona członków przedwojennego Związku Nauczycielstwa Polskiego, rekrutujących się spośród nauczycieli szkół powszechnych i średnich. Okres Polski Ludowej. W latach powojennych konieczna była odbudowa systemu oświaty. Brakowało około 13 tysięcy nauczycieli. W naszym kraju było 3 miliony analfabetów. Szybko otwarto szkoły i nauczyciele wrócili do swojej pracy. Okres III Rzeczypospolitej. W 2017 roku zapoczątkowana została kolejna reforma systemu oświaty. 1 października 2018 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
tak zwana Konstytucja dla Nauki, powstała z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Szkoły uzyskały większą swobodę w zakresie realizacji programów nauczania. Rok 2020. Wszyscy nauczyciele naszej szkoły są kontynuatorami pięknych idei ukształtowanych przez wieki. Prezentację przygotowali Mikołaj Jurgowian i Alan Spalik. Czytały Julia Lisiak, Zuzanna Zając. Dziękujemy!